Za emocje, za to, że są na boisku twoi koledzy, razem wygrywacie mecze, razem przegrywacie mecze. Po prostu jest to piękny sport zespołowy i za to go kocham. Co roku gościmy siatkarzy. Mieliśmy Mistrzostwa Świata, mieliśmy Mistrzostwa Europy, mieliśmy Ligę Narodów, Memoriał Wagnera, który od paru lat tradycyjnie się odbywa. Grałem i w Krakowie grałem na Tauron Arenie, więc też grałem finały Mistrzostw Polski tutaj w Plażówce. Na samym początku czułem lekki stres, lekkie nerwy, ale myślę, że adrenalina i pierwsze piłki w spotkaniu już to uspokoiło i później już była sama przyjemność grać w finale w takim turnieju jak Puchar Polski. Nie da się ukryć, że zdobycie Pucharu Polski jeszcze w rodzinnym mieście jest to coś niesamowitego. Podstawy są ku temu, żeby stworzyć tutaj naprawdę jakiś ciekawy zespół i myślę, że jeżeli Plusliga by zawitała do Krakowa, to nikt by się też nie obraził. Mamy nadzieję, że będzie to taka inauguracja powrotu do Wielkiego Hutnika i już niedługo ten Hutnik nie tylko będzie gościł najlepsze drużyny, ale będzie grał z tymi drużynami. Gdzieś myślę, że ten Kraków pod względem siatkówki stoi naprawdę bardzo wysoko i nic. Myślę, że bardzo się trzeba z tego cieszyć i myślę w 100% to kontynuować.